Nieznane o znanych. Legenda króla rock'n'rolla przetrwała jego śmierć. Miliony jego fanów w ogóle nie przyjęła tego faktu do wiadomości, wierząc, że uciekł on w prywatność i wiedzie gdzieś spokojne życie na marginesie wielkiego świata. Do dziś, choć coraz rzadziej, bulwarowe pisma przynoszą informacje o jego miejscach schronienia. Żywy czy martwy, Elvis Presley stał się legendą. Jego muzyka ciągle utrzymuje popularność. Sama postać jest najczęściej impersonowaną osobą na świecie. Doczekał się też największej ilości artystów, którzy z mniejszym lub większym powodzeniem naśladują jego muzykę i sceniczną osobowość. Epokę Elvisa Presleya wspomina profesor Paweł Wieczorkiewicz. Dla mojego pokolenia bardzo niewiele było śmierci, które zrobiły tak ogromne wrażenie jak śmierć Elvisa Presleya, może potem jeszcze Johna Lennona. Bo w końcu przy piosenkach Presleya całowaliśmy się po raz pierwszy, podrywaliśmy dziewczynę. To był człowiek, który odegrał ogromną rolę w życiu nas wszystkich. I takich rzeczy się nie zapomina w tych prześnych latach 60., kiedy żyło się naprawdę skromnie, kiedy za luksus uchodziło tunezyjskie wino Galala, kiedy wydawnictwa pod czujnym okiem cenzury nie dostarczały nam przeglądu współczesnej literatury światowej. Radio Luxemburg, tamtejsza lista przebojów i odgrywane po piracku małe krążki z hitami idolów muzyki młodzieżowej zachodniej Europy były tym, co najbliżej łączyło nas z Zachodem. Może czasem jeszcze filmy, ale także co któryś docierał do Polski. Natomiast to było obecne w eterze, z tego, żeśmy słuchali, z tym, żeśmy się spotykali na co dzień. Dlatego to było chyba takie ważne i dlatego śmierć Elvisa Presleya tak żeśmy wszyscy przeżyli. Nieznane o znanych.